Ogólnie Casio to jest kurwa przygłup, no. Wiecie, on co tam może kurwa krzyczeć, machać rękami. Ja mam takich ludzi jak on w piździe, bo co on kurwa może zrobić, no. Przyjdzie mi pomachać rękami kurwa przed mordą, to go kurwa zastrzelę. Wiecie, no na problemy rewolwery, no przyłożę mu klamę kurwa pod żebro i się skończy. Ja się tam nie pierdolę kurwa z takimi ludźmi. Sicarios. Ja czekam, aż ktoś się przyjdzie na przykład z tego fejmu, czy z jakiejś innej federacji, przyjdzie się do mnie spierdolić tak centralnie przed walką. To nie zawalczy kurwa. Będzie sobie mlekiem kurwa oczy przemywał przez najbliższe 3 godziny. Ja się z idiotami nie biję. Dostanie gazem po oczach i się skończy. I kurwa głupoty pierdolić. Dwoma największymi zadymiarzami, że tak można powiedzieć, no to będzie Cassius i Amadeusz Ferrari. Z tym, że Amadeusz Ferrari kurwa... Amadeusza Ferrariego, jeśli chodzi o inteligencję po tym co mówi i jaki timing łapie. On czasami owszem jest cringe'owy, nie? Ale to kurwa, no nie da się tak nie być. Jak jesteś zadymiarzem, to czasem jest delikatny cringe, czasami go nie ma. Ale on kurwa idealnie się odnajduje w tej formule. A Kasy się zatrzymał na powtarzaniu tego samego w kółko przez kurwa 10 lat.